Historię na język polski przełożył Berezowski Oskar. Metoda jest następująca. Przygotować zwłoki poprzez naprawienie wszelkich śmiertelnych obrażeń prowadzących do zgonu podmiotu. Przechowywać ciało w suchym środowisku o temperaturze w zakresie 36,12 do 37,8 stopni Celsjusza. Unieruchomić obiekt, jeśli jest to konieczne do przeprowadzenia reanimacji. Wyizolować wzór DNA podmiotu i pozyskać odpowiedni zapas komórek macierzystych od innego przedstawiciela gatunku podmiotu. Najlepiej, aby te komórki zostały pobrane od dziecka, rodzica lub innego bliskiego krewnego. Stworzyć roztwór formaldehydu i... Dlaczego do cholery to piszesz? Mruknął głęboki głos z kociego wnętrza. Próbowałeś już tej techniki? Nie udało się. Olśniło mnie. Ty żyjesz, prawda? Warknąłem ze zniecierpliwieniem, ignorując małe stworzenie, by kontynuować swoją pracę. Ale nie jestem tym, co chciałeś przywrócić. Przyśpiewa Mefistofeles z ust kota. Jego doskonale ludzki głos osiąga głębokość, której struny głosowe kota domowego nigdy nie mogłyby naturalnie osiągnąć. Spoglądam na ciało Mefistofelesa. Ze skóry zwierzęcia odpadły wszystkie włosy, co było nieoczekiwanym efektem ubocznym zabiegu. Paskudna blizna po siniakach zdobi jego twarz, gdzie prawie 2 tygodnie temu przypadkowo uderzyłem go samochodem. Mdłe poczucie winy wzbiera w moich wnętrznościach, gdy patrzę na tę profaniczną istotę, którą potajemnie zakopałem na swoim podwórku, którą wskrzesiłem, by przetestować moją teorię, której właściciel umieścił plakaty z jej pyszczkiem na każdym słupie telefonicznym w mieście, opatrzone prostym napisem: Zaginiony pupil. Popełniłem błąd. Odparłem na zaczepki demona. Mogę to naprawić. Co zamierzasz reanimować w następnej kolejności, przyjacielu najdroższy? Wiewiórkę? Może nawet gołębia? Czy masz pojęcie, jaki błąd popełniłeś w swoich obliczeniach? Przestań gadać. Potrząsam głową. Przysięgam, że założę ci kaganiec. Fakt, że moje słowa cię niepokoją, dowodzi, że pojmujesz ich ważność. Kontynuuje Mefistofeles, rozciągając swoje bezwłose ciało w słabym świetle piwnicy. Studiowałeś biologię i chemię raz za razem, ale to nigdy nie był twój błąd. Myślę, że w głębi duszy o tym wiesz. Spuszczam wzrok na swoją pracę, nie chcąc odpowiadać na szyderstwa stwora. Dlaczego utrzymujesz mnie przy życiu? Pyta głos z kociego pyszczka. Na początku mówiłeś sobie, że to w interesie nauki, że musisz obserwować, jak rozwinie się moje życie. Ale od pierwszej chwili, gdy się odezwałem, nie patrzyłeś na mnie inaczej niż z pogardą. Widziałem w twoich oczach, że chcesz mnie zniszczyć. Wiesz dlaczego? Bo udowadniam, że twój wielki eksperyment się nie powiódł i że nawet jeśli przeprowadzisz go na osobie, którą naprawdę chcesz przywrócić, może ona nie wrócić z odpowiednią duszą. Zazgrzytałem zębami. Dlaczego więc trzymasz mnie przy życiu? Charyzmatyczny głos Mefistofelesa tańczy radośnie wraz z wypowiadanymi słowami. Otóż powiem ci,
to dlatego, że mam to, czego szukasz. Czy nie możesz mnie zostawić w spokoju? Błagam ze znużeniem. Zamieszkuję kota. Mógłbyś wrzucić mnie do oceanu lub skręcić mi kark z ledwie uncją wysiłku. Istnieje, ponieważ mnie przywołałeś i nadal istnieje, ponieważ na to pozwalasz. Mogę dać ci to, czego chcesz. A jak miałbyś to zrobić? Mój głos lekko pęka. Kot zaczyna podążać w kierunku mojego miejsca przy biurku. Wspina się ostrożnie po stosie papierów, który przewala się przez porzuconą parę rękawiczek, które kupiłem do pracy z delikatną chemią. Kilka zlewek z płynami o różnych kolorach znajduje się za papierami po drugiej stronie biurka, pod ceglaną ścianą, na której wisi kilka schematów technicznych, które nakleiłem podczas moich badań. Poniżej diagramów leży kopiec niejasnych książek, których pożółkłe strony pleśnieją w wilgotnym, piwnicznym powietrzu. Mogę ją sprowadzić z powrotem. Mówi mi Mefistofeles z najwyższą szczerością, choć twarz kota pozostaje niemożliwa do odczytania. Jakim kosztem? Pytam ponuro. Żadnym kosztem. Sprowadzę ją z powrotem z żadnego innego powodu niż to, że tego pragniesz. Kłamiesz. Potrząsam głową. Nic w tym życiu nie jest za darmo. To, czego szukasz, nie jest w tym życiu. Kontruje demon. To nie jest możliwe. Potrząsam słabo głową. Nie rezygnując z niczego, jak mogę oczekiwać, że uda mi się odzyskać? Na wszystko trzeba zapracować. To proste. Przyczyna i skutek. A dlaczego ona umarła? Mefistofeles pyta retorycznie. Co, proszę powiedzieć, zrobiła, by zasłużyć na własną zagładę? Czasami, mój najdroższy przyjacielu, złe rzeczy dzieją się bez żadnego powodu. Ale nie rozpaczaj, bo dobre rzeczy mogą się zdarzyć równie niezasłużenie. Oferuję ci prezent. Za darmo. Wszystko, co musisz zrobić, to go wykorzystać. Jak? Jęczę. Moja desperacja przebiła się przez nieufność do demona. To nie jest zbyt trudne, zapewnia mnie. Wystarczy postępować zgodnie z moimi prostymi instrukcjami, a odzyskasz swoją córkę w ciągu zaledwie kilku dni. Powiedz mi. Metoda przebiega następująco. Zaczyna kot z wyraźnym rozbawieniem. Najpierw musisz zabić to moje obecne ciało. Nie mogę znaleźć tego, kogo szukasz, chyba że mój duch będzie wędrował po drugiej stronie. Po śmierci tego ciała musisz schować zwłoki do trumny swojej córki. Martwy kot będzie pełnił rolę mostu między światami. Dodatkowo, gdy ponownie zapieczętujesz wieko trumny z kotem w środku, musisz zanotować dokładną godzinę. Słucham uważnie, choć bez nawiązywania kontaktu wzrokowego. Jeśli chodzi o drugi krok, kontynuuje Mefistofeles, musisz zanieść ciało swojej córki w głąb lasu, gdzie nie ma żadnego człowieka w zasięgu słuchu. Tam spalisz jej ciało. Musisz obserwować całą okazję. A kiedy ogień umrze w sposób naturalny, wrzucisz popioły do morza lub jeziora, gdzie nigdy nie będzie można ich odzyskać. Dlaczego? Ponieważ nikt nie może ponownie wejść w życie, dopóki wszystkie fizyczne ślady jego poprzedniego życia nie zostaną zatarte. Nie mówię nic, a w moim milczeniu zwierzę kontynuuje swoje instrukcje. Na koniec wrócisz do trumny, w której zapieczętowałeś moje szczątki. W ciągu 6 minut 14 godziny od zamknięcia trumny otworzysz ją. Jeśli czekałeś zbyt długo,
lub zbyt krótko, lub nie wykonałeś choć jednego kroku z moich instrukcji, rytuał również się nie powiedzie i w pudełku znajdziesz tylko martwego kota. Jeśli jednak odniesiesz sukces, twoja córka będzie w trumnie, żywa i zdrowa, tak jak była rano w dniu swojej śmierci. To tyle? Tak jest, przytakuje demon. I muszę zbezcześcić grób własnego dziecka. Daj spokój, śmieje się Mefistofeles. Z pewnością, gdybyś spróbował swojego małego naukowego eksperymentu, zrobiłbyś to samo. Nie można zrobić omletu bez rozbicia kilku jajek. Mówiłeś, że nie będzie ceny. Mruczę z irytacją. Odkopanie ciała w zamian za jego życie. To nie jest cena. To jest odpakowanie prezentu. Kręcę głową, przeglądając pobieżnie swoje papiery z obliczeniami i skrupulatnie wyciągniętymi wnioskami. Następnie zwracam się do opętanego kota, którego nawet nie potrafiłem prawidłowo sprowadzić na ten świat. Zgoda. Doskonale. Mefistofeles mruczy ochoczo. Jeśli chcesz, mogę ci towarzyszyć na cmentarzu. Pilnować cię. Dobrze. Odpowiadam, wychodząc z pokoju po moją łopatę. Przez całą drogę kot depcze mi po piętach z wyraźną sprężystością w kroku. Podróż na cmentarz przebiega bez większych problemów, choć przy moich nerwach krótka przejażdżka drogą cmentarną wydaje się trwać całe dnie. Z tyłu moja łopata leży bezczynnie na siedzeniu, podczas gdy samochód przejeżdża obok kościoła i parkuje obok zielonej działki wypełnionej nagrobkami. Mefistofeles siedzi po stronie pasażera, z ciekawością obserwując świat zewnętrzny. Kot wychodzi z samochodu tak jak ja i błądzi po terenie, podczas gdy ja wyciągam z tyłu łopatę. Po krótkim, niespokojnym spacerze do grobu wbijam łopatę w miękką ziemię akurat w momencie, gdy Mefistofeles wskakuje na granitową płytę. Podczas gdy kot wypatruje intruzów ze swojej grzędy na nagrobku, ja zaczynam odkopywać trumnę. Przyłóż się do tego, drwi. Nie chcę tu siedzieć całą noc. Zamknij się. Stękam cicho pomiędzy napiętymi oddechami. Podspływa mi po czole, gdy przerzucam łopatę za łopatą. Zadanie to szybko pochłania całą noc, aż najwcześniejszy świt pojawia się nad drzewami. Jest ciężka. Jęczę, gdy wyciągam zapieczętowaną trumnę. Nie takie proste, jak się spodziewałem. Wyczerpanie robi z ludźmi zabawne rzeczy. Z trumną poza grobem pracuję nad wypełnieniem dziury. Aby zatrzeć brak pozostawiony przez usuniętą trumnę, biorę kilka łopat z rowu wzdłuż drogi kościelnej. Proces ten trwa nieznośnie długo, a z każdą mijającą minutą moje samopoczucie coraz bardziej się załamuje. Ledwo udaje mi się utrzymać w ryzach, nawet pod koniec, gdy ostrożnie umieszczam wykorzenioną trawę z powrotem na miejscu, aby zakryć wszelkie dowody tego, co się stało. Wsadź to do samochodu, rozkazuje kot, startując kłusem. Na pewno ktoś zaraz przyjdzie. Po przeciągnięciu ciężkiego pudła do mojego samochodu udaje mi się je wrzucić na tył. Dobrze, że twoja córka umarła młodo i lekko, żartuje Mefistofeles, gdy zapadam się w fotelu kierowcy i rozglądam się po raz ostatni w poszukiwaniu świadków. Wszystko gra, zapewnia mnie Mefistofeles. Po prostu jedź. Bez dalszych podpowiedzi kieruję samochód z powrotem do domu.
Łopata spoczywa teraz na szczycie ozdobnej skrzyni, gdzie trzęsie się przy każdym wyboju na drodze. Kot znów bezczynnie przygląda się krajobrazowi. Powróciwszy do domu, parkuję samochód w garażu i zamykam drzwi. Po zamknięciu wyciągam trumnę na betonową podłogę. Moje serce grozi przebiciem się przez moją klatkę piersiową, gdy przebiegam dłonią po wieku trumny. Mógłbyś odpocząć przed tym następnym krokiem, ostrzega kot. Nie ma już na co czekać. Pochylam się w przód do szkatułki. Z głębokim wdechem wsuwam palce pod wieko, wyczuwając zatrzask, który otworzy zapieczętowane pudełko. W tym momencie przypominam sobie, jak ją zamykałem. Jak stałem w domu pogrzebowym, z twarzą zwróconą w dół, na tani dywan u moich stóp. Dławiąc łzy, odpinam klapę i trumna otwiera się. Prawie mdleję od smrodu. Dobry Boże! Wykrztuszam, odrywając wzrok od zawartości trumny. Bądź silny. Pociesza mnie lekko kot. Już niedługo. Będzie po wszystkim. Próbując oderwać od niej wzrok, podnoszę ją z trumny, by osadzić ją na podłodze garażu. Jej ciało jest nienaturalnie twarde w dotyku, jakby było wysuszone do postaci łupiny. Dreszcz przebiega przez moje ręce, a ja czuję się lekko oszołomiony, gdy kładę ją na betonie poniżej. Jak dotąd dobrze, mówi cicho Mefistofeles. Najtrudniejsza część jest już prawie wykonana. Teraz umieść mnie w skrzyni. Po poświęceniu chwili na opanowanie się, wykonuję polecenie kota i umieszczam go w centrum otwartej trumny. Wiesz, co będzie dalej? Pyta demon. Zabijam cię, odpowiadam. Wyprowadzam moją córkę do lasu, aby zniszczyć jej zwłoki. Wracam, aby otworzyć tę skrzynię za 14 godzin. Jeśli wszystko pójdzie dobrze, nie spotkamy się już więcej. Kiwnął głową. Chyba. Mówię cicho. Dziękuję. Mówię poważnie. Kot nie odpowiada, obserwując mnie uważnie. Drżącym ruchem przejeżdżam palcami po kocim gardle. Jego łysa skóra wydaje się niepokojąco ludzka w dotyku, a ja z trudem zbieram siły. Łamię kotu kark. Puszczam go i sapiąc przyciągam ręce do tułowia, gdzie oplatają mnie w uścisku. Kot leży na poszyciu trumny z szyją wygiętą pod obrzydliwym kątem i cieniem uśmiechu na ustach. Chwilowo zagubiony, siedzę w garażu, a cisza bezlitośnie wali mi w uszy. Dławię się wymiocinami, wpatrując się w niewidzialną przestrzeń, którą zasłaniają jałowe ściany garażu. W końcu ten okropny, gnijący odór motywuje mnie do kontynuowania zadania. Szybko notuję godzinę, przeklinając siebie za to, że prawie zapomniałem, zamykając trumnę ze szczątkami zwierzęcia. Potem przenoszę córkę na tył samochodu, na próżno próbując oderwać umysł od tej czynności. Czy to dla zachowania jej godności, czy dla ratowania własnej skóry, przykrywam jej szczątki starą kurtką zabraną z domu. W końcu ustawiam w bagażniku zbiornik z benzyną, którą trzymam do kosiarki. Mając to wszystko za sobą, otwieram bramę garażową i siadam z powrotem na fotelu kierowcy. Cokolwiek będzie konieczne. Mówię cicho do siebie, gdy wyprowadzam samochód z garażu i zjeżdżam w dół znajomą ulicą dzielnicy. Przechodzień kilka domów dalej grzecznie macha mi ręką, a ja odwzajemniam to słabym uśmieszkiem. Przez chwilę rozważam uchylenie okien, aby pomóc w walce z zapachem, ale powstrzymuję się,
z obawy przed zwróceniem na siebie uwagi smrodem. Skupiając swoją uwagę na drodze, staram się trzymać bocznych dróg. Jadę wzdłuż autostrady wąską ścieżką, gdzie w końcu skręcam na polną drogę, która zakręca na wieś. Drzewa ciągną się aż do nieba, gdy samochód skręca w zalesiony teren parku. Okrążam go kilka razy, aby upewnić się, że nie ma innych samochodów, zanim zaparkuję. Jak mogę ją wyciągnąć niepostrzeżenie? Zastanawiam się na głos, zanim dochodzę do prostego wniosku. Rozglądając się po parku, podnoszę córkę nad swój tors, tak aby jej głowa opierała się na moim ramieniu. Następnie przykrywam ją kurtką. W sumie wygląda to tak, jakby zasnęła, gdy ją niosłem. Zwykła mała wędrówka, mówię sobie, zamykając samochód i podnosząc zbiornik z benzyną. Po krótkim rozejrzeniu się i wybraniu szlaku, którym szedłem już jakiś czas temu, wchodzę w leśne zarośla. Ścieżka owija się wokół sporego jeziora, cały czas wznosząc się i opadając na niewielkich wzniesieniach terenu. Z każdym kolejnym uświadamiam sobie, jak bardzo zmęczyło mnie kopanie. W moich ramionach pojawił się tępy ból i wielokrotnie poprawiam chwyt córki, aby nie wyślizgnęła się z moich wyczerpanych rąk. Chociaż staram się nie patrzeć, ani nie myśleć o moim dziecku, moja uwaga nieuchronnie spada na moją pozbawioną życia towarzyszkę. Nienawidzę widoku jej najładniejszej białej sukienki, tej, w której walczyła o to, by założyć ją na ślub ciotki, tej, w której myślałem, że wygląda jak mały aniołek, tej delikatnej sukni z tkaniny, która teraz trzyma jej rozkładające się ciało w śmierci. Moje oczy ze zgrozą podążają wzdłuż jej twarzy, która straciła swoje niewinne piękno. Jej własne kształty zapadły się i straciły kolor, a nad ustami widzę niewyraźne ślady po zaszyciu ust w delikatny uśmiech przez balsamistę. Jej głowa wciąż leży na moim ramieniu. Jej kruche włosy dotykają mojej skóry. Każda chwila kontaktu sprawia, że robi mi się niedobrze i muszę sobie w kółko powtarzać, co zyskuję. Dzień dobry. Wita mnie zdawkowo przechodzący turysta, sprawiając, że podskakuje. Dzień dobry. Powtarzam mruknięciem, próbując się rozluźnić, ale bez skutku. Turysta szybko znika z pola widzenia, a ja po spojrzeniu, aby upewnić się, że rzeczywiście odszedł, skręcam ze szlaku i idę przez wyższe chwasty przez kilkaset metrów, aż dochodzę do małej polany. Po położeniu córki na polanie, rozglądam się po okolicy, aby upewnić się, że żaden szlak nie przebiega w pobliżu. Blisko polany leży jezioro, ale nie znajduję w pobliżu żadnych innych interesujących miejsc. Kiedy już jestem pewien naszej izolacji, ustawiam pod nią mały stosik gałęzi. Odkręcam korek z benzyną i zalewam ciało paliwem. Do zobaczenia wkrótce, kochanie. Mówię córce cicho, gdy zapalam zapalniczkę i podpalam stos. Opadam z powrotem na ziemię, gdy płonie przede mną. Ocierając łzy, których nie potrafię określić, czy spowodował je dym, z drżeniem nerwów obserwuję kremację. Słowa nie są w stanie oddać tego, jak długo trwa ta chwila. Patrzę w dół na trawę, przerażony tym, że płomienie pochłoną moje dziecko w całości. Nieustanna fala gorąca napiera na mnie, a ja zaciskam zęby, by utrzymać się na miejscu. Z knykciami białymi od zaciśniętych pięści przeklinam konieczność jej ponownego odejścia, nawet jeśli to tylko po to, by ją odzyskać. Nawet gdy ogień przygasa, nieszczęsne ciepło nigdy nie opuszcza mojej skóry. W końcu podnoszę wzrok, widząc przed sobą jedynie kopiec świecącego na czerwono popiołu i żaru.
Z czasem i one tracą kolor i bledną do matowego odcienia, tak jak powietrze traci swoje ciepło w gorzkim chłodzie. Dlaczego nie przyniosłem łopaty? Pytam sam siebie, czując się idiotycznie. Wiedząc, że jezioro leży tuż za polaną, chwytam garść popiołu, by go wyrzucić. Po powrocie biorę dwie garście, a po trzeciej wyprawię całe ramię. W końcu zdejmuję koszulę, którą wypełniam popiołem, by poruszać się efektywniej. Mimo to usunięcie wszystkich pozostałości zajmuje grubo ponad godzinę. Wyrzucam bezceremonialnie ostatni ładunek do jeziora, po czym dla pewności wyrzucam całą koszulę. Jeszcze 6 godzin. Mówię na głos, sprawdzając godzinę. Po obejrzeniu pustego pola, na którym moja córka ponownie mnie zostawiła, zużywam 0,5 godziny mojego pozostałego czasu na wędrówkę do mojego samochodu. Następnie spędzam kolejne 0,5 godziny na jeździe do domu. Po dotarciu na miejsce parkuję samochód na zewnątrz, nie chcąc otwierać drzwi garażu, w którym znajduje się trumna. Nie mogę się powstrzymać od nerwowego spoglądania w górę i w dół pustej ulicy. Po przejściu przez dom siadam tuż obok trumny w garażu. Wykorzystuję wszystkie siły, by nie otworzyć wieka, wiedząc, że w środku może pojawić się moja córka. Widzę ją tak doskonale w moim umyśle, wolną od wszystkich śladów śmierci, które spaliłem i wrzuciłem do wody. Głód rośnie w moim żołądku. Nikłe przypomnienie o tym, że nie jadłem od wczoraj. Odmawiam jednak odejścia od trumny i patrzę na nieruchomą drewnianą skrzynię. Godziny mijają w męczącym tempie. Chodzę po obrzeżach garażu, mamrocząc do siebie słowa, które zapominam nawet wtedy, gdy je wypowiadam. Nigdy w całym moim życiu nie chciałem tak bardzo przeskoczyć do przodu w przyszłość, choć na chwilę, aby kupić trochę ulgi od tego oczekiwania. W końcu praktycznie się trzęsę, nie mogąc usiedzieć w miejscu nawet przez chwilę. Moje oczy uważnie obserwują, jak zegar boleśnie powoli tyka ku 14:00. Odliczam ją na ustach, aż w końcu nadchodzi. Moje serce zatrzymuje się. Mefistofeles polecił mi otworzyć pudełko w ciągu 6 minut od 14:00 po zapieczętowaniu trumny. Te 6 minut nadeszło. Czekałem w ogłuszającej ciszy, przerażony, że może źle policzyłem godziny. Raz po raz sprawdzałem swoją matematykę, aby upewnić się, że dobrze policzyłem czas. Postanawiam na wszelki wypadek przepuścić ostatnie minuty, zbliżając się jak najbardziej do 14:00. Tak blisko. Ostatnia minuta nadchodzi bez fanfar, a chwile opadają z nieugiętą pewnością. Obserwuję ostatnie sekundy, gdy motyle tańczą w moich jelitach. Wkładam rękę pod pokrywę, czując zatrzask w miejscu, gdzie był wcześniej. Chociaż urządzenie nie zmieniło się, mój własny stan emocjonalny nie przypomina tego, kiedy ostatni raz musiałem otworzyć szkatułkę. Czas przebija się przez mentalną ścianę, na której umieściłem godzinę 14:00. I z westchnieniem unoszę wieko, otwierając jednocześnie siebie na to, co może mnie czekać. To ona. Ona żyje. Nie ma tu nic. Tylko martwy kot w pudełku. O mój Boże! Sapię na głos, gdy ją chwytam. Jej oczy otwierają się, jak gdyby budząc się z głębokiej drzemki. Wygląda na zdezorientowaną, widząc mnie. O Boże! Jęczę, jak patrzę na zwłoki kota ropiejące w centrum trumny. Jak to możliwe? Zrobiłem wszystko, co miałem zrobić.
przestrzegałem każdego kroku. To się nie dzieje naprawdę. Nie zasługuje na to. Nie zasługuje na to. Szlocham, gdy oplatam ją ramionami. Wszystko w porządku? Pyta, nie rozumiejąc mojej emocjonalnej reakcji. Czy on mnie okłamał? Mój głos zmienia się, gdy dochodzę do wniosków. To jest to, prawda? To wszystko było jego małą grą, aby zmusić mnie do przeskoczenia przez te przeszkody. Aby zbudować moje nadzieje, a następnie je rozbić. Niech go szlak trafi! Nic mi nie jest, kochanie. Odpowiadam miękko, wodząc palcami po jej miękkich włosach, wciąż nie dowierzając, że rytuał zadziałał. Jak się czujesz? Teraz ciało zostało zniszczone. Nawet gdybym wiedział, jak udoskonalić moją oryginalną procedurę, nie byłoby nic, co można by wskrzesić. Zbezcześciłem jej grób na darmo. Wykopałem ją i patrzyłem na jej rozkładającą się twarz na nic. Czuję się dobrze. Mówi kurtuazyjnie przed rozejrzeniem się. Dlaczego jesteśmy w garażu? Czy jestem w pudełku? Bawiliśmy się. Kłamię szybko. Chodź, jesteś głodna? Mógłbym przynieść ci coś do jedzenia. Co powiesz na naleśniki? Umieram z głodu. Cholera! Krzyczę, kopiąc i przewracając trumnę. Czuję się trochę dziwnie. Mówi tuż przed tym, jak opuszczamy garaż. Jak to? Pytam z niepokojem. Myślę, że miałam zły sen. Odpowiada. Tak jakbym pamiętała inne życie. Moje własne. Było takie samo, ale inne. Nie wiem. Zrujnowane ciało kotki siedzi na podłodze garażu, w pobliżu podstawy przewróconej trumny. Wbijam je w gips, rozkoszując się dźwiękiem kości pękających pod moją stopą. Rozbrysk spływa po moich nogach, kiedy wbijam obcas w jej malutką czaszkę. Nic z tego nie było prawdziwe. Mówię uspokajająco, gdy przenoszę ją do domu. Nic z tego nie jest prawdziwe. Nie może być.